Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. Za nami emocjonujący tydzień, a dlaczego? Na pewno za sprawą rajdu Sardynii, który był szóstą rundą rajdowych mistrzostw świata. W malowniczym terenie szutrowych włoskich odcinków odbyła się niezwykle zacięta walka oraz niesamowite zmiany na pozycji lidera. Między innymi Hayden Paddon, który sensacyjnie prowadził przez 15 OS-ów. Nowozelandczyk należy do najbardziej utalentowanych kierowców nowego pokolenia i we Włoszech dokładnie to pokazał, że coraz mniej odstaje od czołówki. Choć druga sobotnia pętla rajdu była ofensywą Volkswagenów, nie wystarczyło to jednak odebrać prowadzenia zespołowi Hyundai. Lecz niestety mały błąd sprawił, że silnik Hyundai zgasł i były problemy z jego uruchomieniem. I to kosztowało Nowozelandczyka nie tylko pierwsze miejsce, ale także ponad 21 cennych sekund. Potem niestety było jeszcze gorzej, gdyż załoga z Hyundai na kolejnym odcinku uderzyła w kamień, przez co złamali część układu napędowego. W rajdzie brali udział Robert Kubica i Maciej Szczepaniak. Panowie niestety na pierwszym etapie rajdu uszkodzili skrzynię biegów i ich Ford Fiesta WRC jechał tylko na piątym biegu. Do niedzielnego etapu zakwalifikowali się dzięki Rally Tour. Ostatecznie polska załoga znalazła się na 16 miejscu. Na pierwszym miejscu podium stanęła załoga Sebastian Ogier i Julian Igracia w Volkswagenie Polo WRC. Za nimi niesamowici Hayden Paddon i John Kennard w Hyundai i20 WRC. A trzecie miejsce podium uzupełnili Terry Neville i Nicolas Gilsow w Hyundai i20 WRC. Za to u naszych sąsiadów na południu, czyli Czech, w dniach 12-13 czerwca odbyła się impreza pod nazwą Yokohama Rally Orlickie Hory, będąca trzecią rundą czesko-morawskiego pucharu rajdowego. Niestety rajd ten tragicznie się zakończył. Na pierwszym odcinku specjalnym z trasy wypadła załoga Jan Wanicek i Jarosław Stary w Toyocie Celica GT4. W wyniku wypadków poniesionych obrażeń zmarł pilot tejże załogi. Rajd został odwołany po trzecim odcinku. W rajdzie startowało 20 polskich załóg. Po trzecim OS-ie prowadził Artur Sękowski i Tomasz Borko w BMW M3. Wracamy do kraju, gdzie 13-14 czerwca na Opolszczyźnie odbyła się 46. edycja rajdu festiwalowego. Trasa rajdu przebiegała na drogach powiatu opolskiego. Było to prawdziwe święto sportu samochodowego dla Opolan, a także kibiców i gości odwiedzających Opole podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Niemalże wszyscy startujący zgodnie przyznali, że ta edycja rajdu była bardzo wymagająca, szybka i techniczna. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła załoga Jarosław Hebzda i Piotr Dytko, jadący w Mitsubishi Lancer Evo. Za nimi uplasowali się Arkadiusz Łopatka i Adam Krezel w Subaru Impreza. A trzecie miejsce należało się załodze Oktawian Ostrowicz i Marcin Nanys w Subaru Legacy. Na Śląsku 12-13 czerwca odbył się trzeci rajd ziemi bocheńskiej imienia Janusza Kuliga, zaliczany do trzeciej rundy rajdowych mistrzostw Śląska. Na imprezę zgłosiło się ponad 60 załóg i na nich czekały bardzo trudne i wymagające odcinki w gminach powiatu bocheńskiego oraz tradycyjnie na koniec rajdu zmierzyli się na OS-ie miejskim w samym centrum Bochni. Wszystkie trzy miejsca podium przejęły Hondy w różnych odsłonach, a na pierwszym była załoga Jakub Szewczyk i Maciej Wilk. Za nimi uplasowali się Paweł Słaboń i Michał Różycki, a trzecie miejsce uzupełniła załoga Jakub Lesiak i Łukasz Bierno. W rajdzie brali udział nasi redakcyjni koledzy, m.in. Magda Wilk jadąca z Kacprem Wróblewskim w BMW 318iS oraz Sergiusz Lisowski jadący z Jakubem Rozmus w Citroenie Saxo. To wszystko już w tym odcinku. Słyszymy się za tydzień. Cześć!